Dzień dobry albo dobry wieczór. Tomasz Stawiszyński. Witam państwa w kolejnej odsłonie podcastu Inąd. Zapowiadałem, że wkrótce przestanę już tutaj tematy ściśle wojenne poruszać. Dziś temat pomiędzy wojennym i niewojennym, bo z profesor Aleksandrą Przegalińską, myślę, że przynajmniej dużej części z państwa znaną. Zresztą też już gościła kiedyś w podcaście Skądinąd, filozofką, specjalistką od sztucznej inteligencji i nowych technologii. Będziemy rozmawiali właśnie o sztucznej inteligencji i nowych technologiach w kontekście wojny informacyjnej, o technologii deepfake, o tym, na ile ta technologia może być bronią współcześnie w tym konflikcie, który właśnie obserwujemy i w tym. Czy konflikcie, w tej brutalnej inwazji, brutalnej napaści, jakiej Rosja dokonała na Ukrainę, ale i w przyszłych konfliktach. Ja zaczynam tę naszą rozmowę, jak Państwo usłyszą, od przywołania pewnej wizji, którą Sam Harris jakiś czas temu sformułował na temat tego, co by było, gdyby ta wojna za 10 lat na przykład wybuchła, a nie teraz w warunkach o wiele bardziej rozwiniętej technologii niż teraz mamy. No właśnie, co by było, to od tego tę te rozmowę zaczniemy, a ja tutaj oczywiście nie będę nic spoilował. W każdym razie mam nadzieję, że wyda się Państwu to, o czym tutaj mówi profesor Przegalińska, ciekawe. To jest myślę coś, co... Dotyczy nas wszystkich użytkowników, użytkowniczek wirtualnych światów, mediów społecznościowych, nowych technologii informacyjnych. Jak ten świat będzie wyglądał, na co należy zwracać uwagę, na co uważać, a czego się wystrzegać o tym wszystkim i o wielu, wielu jeszcze bardzo inny, innych, bardzo ciekawych sprawach z profesor Aleksandrą Przegalińską tutaj rozmawiamy. No dobrze. Profesor Aleksandra Przegalińska przed Wami. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry, cześć. Fake news, dezinformacja, wojna informacyjna. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać, a zacznę od czegoś, co mi zapadło w pamięć, a co w rozmowie z Juwalem Hararim powiedział ostatnio sam Harris którego bardzo lubię słuchać zresztą. I on powiedział coś takiego, że wyobraźmy sobie, jak to by było, gdyby ta wojna wybuchła, no nie wiem, za 10-15 lat. Wtedy właściwie biorąc pod uwagę to, co już teraz technologicznie można osiągnąć w sferze deepfake'u, generowania rozmaitych symulacji rzeczywistości, no najprawdopodobniej będzie rozwinięte. W stopniu, którego być może sobie nawet dzisiaj nie wyobrażamy, i wtedy właściwie rozróżnienie pomiędzy tym, co jest prawdą, a co fałszem, byłoby kompletnie niemożliwe. Oglądalibyśmy jakieś sceny z pola bitwy, widzielibyśmy jakieś akcje, które właściwie, cóż, mogłyby być w równym stopniu generowane komputerowo, co, co rzeczywiste. No, ciekawe to jest rzeczywiście takie myślenie, ale ja muszę Ci powiedzieć, że. Um... No nie mam pewności, czy ta wizja by się ziściła, dlatego że mm. można sobie wyobrazić zupełnie inną trajektorię. To znaczy już teraz w przygotowaniu z tego, co ja pamiętam, jest draft takiej nowej regulacji Komisji Europejskiej, który deepfake'ów zakazuje. I każdorazowo, kiedy wykorzystujesz sztuczną inteligencję do tego, żeby generować jakiś obraz, siłą rzeczy on będzie syntetyczny, to musisz to oflagować. W związku z tym te deepfake'i... Myślisz, że Władimir Władimirowicz... Funkowane. W Władimir Władimirowicz by się zastosował do tego? Myślę, że nie, jestem wręcz przekonana, że nie. Natomiast wyobrażam sobie, że za takim zakazem pójdzie um, pewnego rodzaju taki push innowacyjny, żeby rozwiązania, które wykrywają deepfake'i, tworzyć, bo z tego mogą być hmm. pieniądze dla tych, którzy takie rozwiązania zbudują i będą wspierać tutaj, powiedzmy, chociażby Komisję Europejską w jej celach, a i Amerykanie interesują się tymi rozwiązaniami, więc jestem sobie w stanie też wyobrazić, bo tak się już działo w przeszłości, że jakieś technologie były mrożone, prawda? To znaczy były Wiadomo było, że są, istnieją i mogą być do czegoś wykorzystywane, ale ostatecznie nie były do niczego wykorzystywane, dlatego właśnie, że postanowiliśmy je zawiesić na kołku. Więc nie wiem, jak to będzie z deepfakeami. Też nie wiem, czy one są w stanie za 10 lat osiągnąć jakoś znacznie wyższy poziom. W takiej, można powiedzieć, no, w takim wymiarze realizmu swojego niż mają dzisiaj, bo one już dzisiaj są bardzo, bardzo realistyczne, więc no, to musiałby być jakiś hiperrealizm. Większość deepfake'ów nie jesteś w stanie rozpoznać za pomocą no, swojego aparatu poznawczego, swoich oczu. E, najczęściej one wyglądają na tyle wiarygodnie, że no już potrzeba specjalistycznej technologii do tego, żeby je wykryć i ja nie mam takiego poczucia, że tutaj te 10 następnych lat tak strasznie dużo by zmieniło, to znaczy jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest polowanie na deepfake'i, którego nie ma dzisiaj, a mogłoby być za kilka lat, jeśli wejdzie w życie ta regulacja, jeśli za nią pójdą jakieś innowacyjne rozwiązania do flagowania, wykrywania deepfake'ów, może nie wiem, to będzie jakaś nowa specjalność na studiach Albo dzieci się będą tego uczyć, jak wykrywać deepfake, jeśli dalej będzie to szło w tym kierunku, że one będą tak często generowane. Natomiast jeśli chodzi o to, że one będą jeszcze lepszym odwzorowaniem rzeczywistości, no one już osiągają taki poziom, w którym naprawdę są w stanie absolutnie nas przekonać, że są wiarygodnymi komunikatami na poziomie takiego właśnie efektu no wizualnego, powiedzmy. Były takie wrzutki, na przykład z prezydentem Zołańskim, który kapituluje. Tak, tak, tak. Właśnie tak. skonstruowane skonstruowane z pomocą tej technologii, tak, ale tutaj jeśli, nikt, się, nikt się na to nie nabrał. No właśnie, jeśli mogę ci tutaj wejść w słowo, bo a propos tego deepfake'a to jest ciekawa sprawa. Ja już w tym pierwszym czy drugim tygodniu wojny zaczęłam odnotowywać, że deepfaków w ogóle jest w tej wojnie niemało i zwłaszcza no, kojarzę deepfake'i rosyjskie, ukraińskich nie kojarzę ale nie zdziwiłabym się, gdyby Ukraińcy też postanowili powiedzmy w jakiś sposób zdipfejkować Putina, może to no być pewnie, nawet zabawne no w jakiś sposób, natomiast to co pamiętam to są te pierwsze tygodnie, pierwsze dwa tygodnie, kiedy nagle zaczęły się objawiać w sieci jakieś persony, Nigdzie wcześniej nie widziane i nigdy, na przykład, nauczycielka z Kijowa, czy jakiś influencer, youtuber, też z Kijowa, którzy tak gorąco i żadliwie wspierali Putina w swoich wypowiedziach na Facebooku i w innych mediach społecznościowych, i potem się dosyć szybko okazało, że to są po prostu kompletnie syntetyczne twory, czyli to nie są nawet deepfake'i istniejących ludzi, tylko to są po prostu takie. Syntetyczne postaci, które są wygenerowane ze zdjęć, które wcześniej widziała sztuczna inteligencja i które ze sobą, jak zupę w garze, te, no, no wymieszała, można powiedzieć. I to, to pamiętam, że były pierwsze te dwa tygodnie, gdzie no chyba była próba jakiegoś takiego zbudowania przez Rosję podejmowana takiego. takiego przekazu, że na Ukrainie jest bardzo dużo osób, które wspierają nadejście Putina i chyba to miało wspierać nawet morale samych rosyjskich żołnierzy, a też przedostawać się na zewnątrz, że no właśnie tutaj Ukraina jest podzielona, że może część społeczeństwa nie wspiera Putina, ale jednak jest taka część społeczeństwa, która go wspiera i to nawet w samym Kijowie i to są wykształcone osoby. No tylko okazało się, że te osoby nie istnieją i dosyć szybko te deepfake'i zostały zdjęte i wydaje się, że ta próba przekonania Zachodu, że że właśnie no, sama Ukraina jest podzielona i czeka na Putina, się nie powiodła, to znaczy, pierwsze podejścia do tej próby. Nie wiem, jak jest z wewnętrzną opinią w samej Rosji, bo tam jest założona bardzo można powiedzieć szczelna bańka informacyjna, więc trudno jakieś informacje tu wydobyć. Natomiast myślę, że po tym etapie właśnie próby budowania jakiegoś takiego poparcia dla, dla rosyjskich działań, dla rosyjskiej agres agresji na Ukrainie, czy w Ukrainie chyba teraz, tak powinniśmy mówić, tak jest najlepiej powiedzieć, w Ukrainie. Tak sami Ukraińcy sobie życzą, żeby ja Polacy mówili. Ja jestem za tym, żeby mówić tak, jak ktoś sobie życzy, że chciałby być nazywany, więc absolutnie tutaj w, z pełnym szacunkiem w Ukrainie. Natomiast wydaje się, że właśnie to deepfakeowanie zełańskiego, czy potencjalnie też innych polityków i polityczek z Ukrainy, jest drugim etapem. To znaczy, skoro się nie udał ten pierwszy, budowanie jakiegoś poparcia syntetycznego, sztucznego dla, dla Putina i jego działań, no to może od wewnątrz spróbować działać i po prostu deepfakeować istniejące osoby z życia publicznego Ukrainy, no i próbować właśnie pokazywać, że one same już nie wierzą w to, że ta wojna może się Ukrainie powieść, że Ukraina może tę wojnę wygrać. I zauważ, że ten deepfake Załańskiego, ja to widziałam, on był o tyle dziwny, że on był dosyć dobrze zrenderowany, to znaczy on wyglądał bardzo realistycznie, i tam mimika była dobrze odtworzona. Swoją drogą to jest zawsze łatwiej zrobić, kiedy tych zdjęć takiej osoby jest bardzo dużo, bo wtedy ta sztuczna inteligencja tak. wie, jak taką osobę no po prostu animować w różnych tam grymasach twarzy i tak dalej. Jak zdjęcie jest mało, to zawsze takie deepfakes są mniej doskonałe, no ale Zełański zdjęć ma dużo, to, to pewne, więc łatwiej jest to zrobić, ale z drugiej strony on bardzo dziwnie spokojnym tonem to mówił. znaczy, jakby ton tej wypowiedzi i całość tej wypowiedzi, jej jakiś taki emocjonalny wymiar zupełnie nie współgrał z tekstem. Treścią tej wypowiedzi, I, i tutaj część osób po prostu zaczęło się łapać na tym, że coś tu ewidentnie nie działa. Znaczy, poza tym, że jest to przekaz niespodziewany i zupełnie niewspółgrający z tym, co widać na Twitterze, co piszą władze ukraińskie, to jeszcze z drugiej strony, właśnie, że ta osoba jakoś w dziwnie spowolniony sposób, tak jakby była na jakichś środkach uspokajających, mówi te rzeczy, które mówi. Więc tutaj, no, no to było pewnego rodzaju niedociągnięcie, i z tego powodu od razu można było sprawdzić, czy jest to deepfake, i, i się to oczywiście deepfakeiem okazało. No, tu jeszcze oczywiście stare dobre kryterium koherencyjności działa. Mamy jakąś informację, jakieś jednak bardzo przełomowe wydarzenie potencjalnie, czyli kapitulację kogoś, kto właśnie przez cały czas mówił, że kapitulacji składać nie zamierza. No i nie wystarczy tylko jedno takie. Jedna taka wiadomość, że oto do kapitulacji doszło, tylko jeszcze cały szereg konsekwencji musi to za sobą pociągnąć, tak. więc przypuszczam, że ludzie się jakoś rozglądają i po chwili większej, dłuższej lub krótszej wiedzą już, że, że do tego nie doszło, więc tu jeszcze jest coś, co ratuje. Powiedziałbym, nasze mm. rozróżnienie pomiędzy fałszem a, a prawdą, między faktami a fikcją. No to, to jest. Właśnie ta końca. koherencyjność. Tak, tak. Myślę, że to jest bardzo ważny tutaj argument, że to musiałaby być bardzo taka koherentna, duża całość, taka akcja, prawda? Czyli musiałoby się pojawiać bardzo dużo informacji, że coś się złego dzieje, że, nie wiem, nastąpił podział wewnątrz władz ukraińskich i prawda? No to musiałoby jednak trochę trwać, a takie, taka jedna wrzutka nie daje efektu. Natomiast wiesz, myślę, że z drugiej strony trochę działa jednak to, że w końcu państwa zachodnie zaczęły te deepfake'i traktować poważnie. To znaczy z powagą, na którą mm. one niewątpliwie zasługują, dlatego że Zanim był deepfake Zełańskiego, pojawiły się w takiej prasie, może bardziej specjalistycznej, którą ja śledzę z obszaru technologii, technologii wschodzących, informacje, że taka próba będzie. I dużo osób zaczęło o tym informować, że Rosjanie będą próbowali zdeepfake'ować zdeepfake Zełańskiego. Ja sama, jak spojrzysz na przykład na mojego Instagrama, to szerowałam takie informacje tydzień zanim to się wydarzyło, więc dużo osób już o tym wiedziało, że takie próby będą. I, i wydaje mi się, że trochę jest tak, że te możliwości skądinąd dosyć toporne, bo zrobienie deepfake'a to nie jest jakaś nie, jakaś nie wiadomo jaka. Sprawa czy wielki wyczyn, łatwo jest zrobić deepfakea. Można zrobić deepfakea bez programowania. Po prostu wrzucić do jakiegoś programu deepfakeującego zdjęcie osób, które cię interesują, które chciałbyś deepfakeować i ty czy ja, dowolna inna osoba może to zrobić w bardzo prosty sposób dzisiaj. Więc to nie jest jakaś Są negatywa. takie, są takie w sieci miejsca, w których można sobie to zrobić i oglądać na przykład siebie jako Johna Rambo albo siebie tak. jako kogoś innego. Właśnie. Jakby są też oczywiście nawet filtry na Instagrama, na przykład, które mają tak. właściwie deepfakeujący charakter, więc tego jest bardzo dużo, ale myślę, że właśnie taki wysiłek, żeby to oznaczać, który mm, gdzieś tam. Popłynął z, z wielu stron, że, że będzie próba dezinformacji, że my już pod tym kątem naprawdę dobrze Rosję znamy, że staramy się odrobić lekcje z tej e, nieszczęsnej sytuacji z Cambridge Analytica, gdzie tych deepfakeów e, podczas wyborów prezydenckich w USA w 2016 było bardzo, bardzo dużo i jakoś chyba niedostatecznie się wtedy tym przejęliśmy. No i też właśnie takich, pamiętam troszkę głosów, które były wołaniem na puszczy. Na przykład e, Wired chyba dwa lata temu pisał, że to jest trochę straszne. Że każdego można deepfakeować i to w zasadzie bez y, programowania, że ta technologia powinna zostać uregulowana w jakiś sposób i nikt z tym nic nie zrobił, i że wydaje się, że w świetle, no. No, ewidentnie paralelnej wojny, z jaką mamy do czynienia, czyli wojny o charakterze hybrydowym, informacyjnym i tej faktycznej, fizycznej wojny, w której giną ludzie, no, że w świetle tego i powagi sytuacji w końcu te ataki dezinformacyjne, propagandowe, farmy, troli, boty, czyli te wszystkie rzeczy, z których Rosja korzystała albo właśnie deepfake'i już wcześniej... I które jej się sprawdzały, bo to są relatywnie tanie metody wpływania na opinię publiczną i na przykład radykalizowania też rozmaitych grup, które są na to podatne, że po prostu ona postanowiła zastosować je ponownie, ale tym razem Zachód działa rozbrajając z góry tą całą sytuację, bo mówi, że tak będzie. I to faktycznie sprawia, że ludzie troszeczkę zmieniają chyba. Swój punkt widzenia, i zanim coś zobaczą, albo jak coś zobaczą, to zadają sobie pytanie, na ile to, co widzą, jest po prostu wiarygodne. Więc to jest jakaś zmiana. Ja nie jestem tu jakąś hura optymistką, ale to jest zmiana, którą ja odnotowuję ewidentnie, że jest druga większa strony, Z drugiej strony, no właśnie, czy to nie jest tak, że to mówiąc kolokwialnie, zależy, gdzie się ucho przyłoży, bo są takie miejsca w sieci, i jest ich, powiedziałbym, całkiem sporo, w których można przeczytać. Komentarze, często bardzo emocjonalne ludzi, którzy zdają się w pełni przyjmować te różne fake newsy, te różne narracje, które produkowane są na przykład przez rozmaite rosyjskie ośrodki albo ukrywające się pod jakimiś aliasami, albo bezpośrednio po prostu nominalnie w Rosji funkcjonującej i, i, i z Rosji pochodzące. I co więcej, te osoby uważają, że to one właśnie mają dostęp do realnej wiedzy, że to one są dysponentami faktycznej, faktycznego obrazu rzeczywistości, a ci, którzy no właśnie sądzą coś innego, podlegają wpływowi jakiejś zaciemniającej wszystko propagandy. Ja się zetknąłem wielokrotnie także w polskim internecie z takimi przestrzeniami. Zdarzyło mi się nawet niedawno poniekąd na własnej skórze tego doświadczyć, bo trafiłem do pewnego programu YouTube'owego, mm -hmm. nie sprawdziwszy trochę uprzednio, w jakich rejestrach ten program funkcjonuje. Bardzo miło mi się rozmawiało z osobą prowadzącą, ale potem a rozmawialiśmy między innymi właśnie o fake newsach, kiedy przeczytałem to, co tam w tych komentarzach było, no to się złapałem za głowę, to znaczy. Nawet nie o to chodzi, że tam było dużo takiego hejtu, agresji, to już jest powiedziałbym coś zupełnie normalnego w polskiej sieci, ale chodziło o to, że rzeczywiście miałem poczucie, że ja i ta publiczność, która akurat w tej bańce, w tej części sieci jest zgromadzona, no żyjemy w zupełnie, w zupełnie innych światach. Tam na przykład sprawą oczywistą, niekwestionowalną i taką właściwie o której dyskutować wręcz nie wypada było to, że pandemia jest pandemią, że jest to jakiś rodzaj spisku, który ma na celu wprowadzenie jakichś tajemnych rozwiązań i regulacji. No i że oczywiście wojna też nie została wcale przez Rosję rozpętana, tylko że tam jakieś inne siły są czynne i o coś zupełnie innego chodzi. Skądinąd korelacja pomiędzy tymi narracjami, tak. już nie, niejednokrotnie stwierdzona, też przypadkowa rzecz jasna, nie jest, ale. Naprawdę miałem takie poczucie, że my żyjemy faktycznie w zupełnie innych światach, w których rzeczywistość jest zupełnie czymś innym. Wiesz, no nie sposób się nie zgodzić z tym, co mówisz. To jest moim zdaniem tylko kwestia pewnej masy krytycznej. To znaczy, ja mam takie wrażenie, że takie grupy, które są szalenie spolaryzowane i często też mają taki, taki sznyt teoriospiskowy. No, że one są bardzo aktywne i są, e, starają się być głośne, e, stosują najrozmaitsze metody, że tak powiem, liderzy, liderki tych, tych grup, stosują najrozmaitsze metody, żeby przebić się do mainstreamu ze swoim komunikatem i stosują rozmaite chwyty propagandowe, żeby tak się stało, sieją strach z pełną świadomością tego, że ten strach trzeba siać, bo to jest coś, co ludzi zmobilizuje i tak dalej. Ja mam takie wrażenie troszeczkę, nie wiem czy się z tym zgodzisz, że ten tak zwany mainstream o bardziej może liberalnym charakterze po prostu się pewnymi metodami brzydził albo decydował się o nich nie mówić, jeśli chodzi o dystrybuowanie informacji no, dla tego mainstreamu istotnych. Co mam tutaj na myśli? Znaczy, chociażby to, że tak na dobrą sprawę, no, takie demaskowanie troli publikowanie zdjęć tego, że ktoś jest trolem albo tego, że ktoś jest, nie wiem, fejkowym charakterem, takie przypuszczanie takiego ataku zmasowanego, żeby takie konto zablokować i tak dalej. To chyba były takie trochę metody, które się kojarzyły z czymś, czego może nie należy robić albo nie wypada, że to jest jakieś takie niskie, że warto napisać ciekawy artykuł na temat tego, skąd się deepfake'i wzięły i o co w nich chodzi, ale żeby tak faktycznie... A aktywnie przypuszczać atak, wskazywać palcem i tak dalej, to że takich rzeczy robić nie będziemy. I ja tutaj mam wrażenie, co, co, że coś mm, się zmieniło. Mm. To znaczy, że, 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 że to jest tak, że demaskowanie tych troli. Ale że to, przepraszam, no. chciałem uściślić, że uważasz, że właśnie to był błąd, że tak nie robiono? Ja nie tak? wiem, czy to był błąd, ja tylko stwierdzam, że tak nie było specjalnie. To znaczy, nie że jakby było, tak, było bardzo dużo w takiej prasie ogólnodostępnej, w Obiegu informacji, tym bardziej publicznym, no, jakichś takich no, artykułów na temat tego, że jest coś takiego jak deepfake i one są niebezpieczne, ale nie było wskazywania palcem, że ta i ta osoba to jest po prostu fikcyjne konto i banujcie to wszyscy, bo to były metody, które wydawało się, że nie, nie licują, nie, nie, jakoś nie pasują do tego. Do, 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 tak, do takich reguł no, cywilizowanego świata w jakiś sposób. I wydaje mi się, że to się zmieniło, i może w tym sensie to się na korzyść zmieniło, że, że, że tak samo teraz mocno widać, powiedzmy, czy znaczy też widać, um, powiedzmy, jakieś tam próby propagandowe y, Rosji, czyli jakieś konta, które gdzieś tam piszą bardzo polaryzujące treści i tak dalej, co na przykład właśnie jakieś y, takie komunikaty, że to konto jest po prostu sponsorowane przez Rosję i nie zwracajcie na to uwagi. I wydaje mi się, że no oba te ruchy nabrały jakiegoś takiego impetu i stosują najróżniejsze metody propagandowe. I no w jakiś sposób może to nie mówi dobrze o nas wszystkich, że, że takimi narzędziami się posługujemy i tak funkcjonujemy. Natomiast no ja osobiście, jak widzę kolejną osobę, która publikuje, że to jest właśnie troll i tak dalej, to w jakiś sposób myślę sobie aha no to doszło do zmiany, rzeczywiście doszło do zmiany i również ta strona, która wcześniej była przede wszystkim deepfejkowana, postanawia deepfejkować tą drugą. To jest może niepokojące na przyszłość, ale w jakiś sposób pokazuje, że te partyzanckie metody, może Anonymous tutaj też trochę zadziałał, że one coraz bardziej się upowszechniają, że mamy takie ruchy jak na przykład Anonymous, który mówi, hej uczestniczcie wszyscy w atakach DDoS. To może nam pomóc, to nam pomoże, nie wiem, zawiesić rosyjską telewizję, napsuć im trochę krwi i tak dalej. I że rzeczywiście wydaje mi się, że teraz te komunikaty no, szeroko bardzo docierają i dużo osób ochoczo do takich akcji przystępuje, szeruje, banuje i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy ty to też obserwujesz. Ja widzę tego znacznie więcej niż wcześniej. Tak, zdecydowanie. Ja się zastanawiam, na ile przyczyniła się do tego. Yy... Pandemia najpierw, teraz wojna, ale pandemia w tym sensie, że jednak uświadomiliśmy sobie chyba bardzo dobitnie i naocznie, że rozpowszechnianie pewnego typu fake newsów ma bardzo konkretne konsekwencje to znaczy rzeczywistość wirtualna rzeczywistością wirtualną, ale Pewnego typu dezinformacja skutkuje, nie wiem, wzrostem liczby zgonów, tym, że ludzie rezygnują z rozwiązań, które mogą przedłużyć im życie, że nie, nie idą do lekarza, nie włączają leczenia w odpowiednim momencie mhm. i umierają. I tak dalej, i tak dalej. nagle się okazało, że to są wszystko sprawy, które w sposób bardzo bezpośredni nas dotyczą. Że to nie jest że coś takiego, że ktoś tam sobie wypisuje jakieś bzdury na Twitterze albo jakieś fantazje snuje niesamowite mm -hmm. o takim czy innym spisku, tylko to się przekłada po prostu na bardzo, bardzo realne zjawiska. Nie wiem, czy, 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 czy to myślisz, że może mieć ze sobą jakiś związek? Wiesz co, myślę, że. Tak, ale myślę, że temu też towarzyszy właśnie takie trochę odkrycie tych narzędzi, że skoro inni mogą, to ja też mogę. Ja zresztą muszę Ci powiedzieć, że wracając do tego deepfakea zełańskiego, to złapałam siebie sama na pytaniu: kto zrobił tego deepfakea? Czy to rzeczywiście jest zlecenie rosyjskiego aparatu władzy? Czy to rzeczywiście jest tak, że tam jakaś jednostka odpowiadająca za dezinformację tego deepfake'a wypreparowała, czy ktoś po prostu postanowił się pobawić deepfake'ami i wypuścił coś takiego? I to może To być... też jest bardzo bardzo możliwe. Osoba skądkolwiek Opcja. tak naprawdę, no. to może być osoba z Polski, to może być osoba z Francji, to może być osoba z USA, z dowolnego innego miejsca, która postanowiła: "Aha, jest trochę tych deepfake'ów, może będzie śmiesznie, jak tak zrobię. Zobaczymy co się stanie." Więc wydaje mi się, że troszeczkę jest tak, że te metody po prostu przez ostatnie lata zeszły niżej, prawda? Że one nie są wyłączną, jakąś taką domeną aparatu władzy albo służb, albo czegoś takiego i że propaganda jako taka nie jest. To już widzieliśmy wcześniej, ale że, że wszyscy to trochę robią i. No, ośmiela to różne strony tego konfliktu. znaczy, ja jestem w stanie sobie wyobrazić a propos tej pierwszej rzeczy, o której zacząłeś mówić, czyli tej wizji Harisa, że jest wojna deepfaków e, przeciwko deepfakom, wojna wszystkich ze wszystkimi, prawda? Znaczy, że jakby rzeczywiście nie ma żadnej. Takiej osi, która jest zweryfikowana, gdzie jest ten obieg informacji, któremu w miarę wszyscy ufamy, tylko że po prostu wszyscy coś deepfejkują, ostatecznie nie wiadomo, co, co jest czym, prawda? Ale to nie jest tylko tak, że my jako Zachód zostajemy zdeepfejkowani przez, przez Rosję, która ma jeszcze doskonalsze deepfake'i, tylko raczej, że z bardzo różnych kątów i stron sieci wypływają najróżniejsze komunikaty, które. No, kwestionują no, rzeczywistość jako taką, rzeczywiście, że to, że, to, że to może pójść trochę w tą stronę. Natomiast no, no, dzisiaj się wydaje, że, że to jest jakiś kawałek tej, tej całości. Znaczy, że rzeczywiście jest jakiś duży przekaz narracyjny, który chociażby realizuje Ukraina, i on się bardzo mocno przebija, on jest mocno szerowany. Rzeczywiście tutaj też się wydaje, że jakoś prezydent Zełęński znalazł klucz do, 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 do serc nie tylko osób dorosłych, ale też milenialsów, młodszych generacji Z, prawda? No tam przecież na TikToku też toczy się ta wojna, tak naprawdę. Ona trwa też na Instagramie, ona trwa w bardzo wielu innych miejscach, ona jest tam relacjonowana. To jest wojna widziana no na się wywoce... stał. sekunda do sekundy. On się stał. Tak, tylko na moment jedno zdanie chciałem wtrącić, mhm. że on się po prostu stał wielką gwiazdą popkultury dzisiaj Załęcki. Niewątpliwie tak. Posadowioną w tym takim Star Warsowym konflikcie, prawda? Dobra, dobra i zła. Na pewno stał się takim bardzo potężnym memem, można też powiedzieć. I rzeczywiście tak. to jest tak, że wiele innych narracji jest takimi derywatywami, jest pochodnymi po prostu tej narracji, którą snuje on. I wydaje się, że on bardzo mocno panuje nad pewną narracją. Natomiast ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że właśnie też na peryferiach sieci gdzieś będą pojawiać się najróżniejsze rzeczy i miliony wersji jakiejś tam powiedzmy tego, co się zdarzyło, prawda? I że różni ludzie będą skutecznie no, wysuwać kolejne deepfake'i czy nie wiem, jakieś takie komunikaty, które będą... Prezentacją tego, co tam się stało, a inni będą im odpowiadać, i to będzie kwestia tylko tego, których jest więcej, prawda? Który komunikat się przebije, że to jest po prostu trochę takie ilościowe, w tym sensie, że wygrywać będzie ten, kto ma, kto ma po prostu więcej followersów, i to może być równie dobrze ten, kto zrobi świetnego deepfake'a, jak i ten, kto napisze: hej, to jest po prostu deepfake, a widać to po tym, po tym i po tym. I że po prostu to będzie taka trochę wiralowa wojna, mała wojna obok dużej wojny. Jestem w stanie sobie coś takiego wyobrazić, I że to będzie bardzo długo jeszcze trwało, bo ja, ja na przykład uważam, że nawet jeśli ten konflikt zbrojny skończy się za dwa tygodnie, no to ta wojna informacyjna to ona będzie jeszcze się sączyć wiele lat. Też mi się tak wydaje, choć w sumie nie jestem aż takim optymistą co do długości trwania tej kinetycznej, realnej mhm. wojny. Słyszałem, Niedawno y, kilku ekspertów y, od spraw wojskowych, którzy powiadali, no, że niewykluczone, że to nie tylko miesiące, ale i lata jeszcze może trwać z jakimiś okazyjnymi rozejmami. No ciekawe, ciekawe Ja, ja też, do mnie też docierają otoczyło. takie informacje. Natomiast wiesz co, hmm. myślę, że to rodzi potencjał, tutaj nie chcę za bardzo jakoś spekulować, ale to rodzi potencjał tego, że Właśnie ta, ta, ten obraz tego, czym ta wojna faktycznie jest w przestrzeni informacyjnej, będzie, no, to nie jest na dobre, ale będzie jeszcze bardziej pluralistyczny. To znaczy, im dalej będzie od faktyw, faktycznego konfliktu który jest relacjonowany na bieżąco i tak dalej, tym będzie więcej być może powstawać deepfake'ów na temat tego co się wydarzyło i potem innych deepfake'ów, które będą odpowiadać na tamte deepfake'i. To znaczy, że jakby ja sobie wyobrażam, że ten informacyjny powidok tej wojny może być bardzo konfundujący. To jest oczywiście jakaś taka przymiarka do tego co może się zdarzyć, wywołana tą naszą dyskusją, którą mamy teraz, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że wstecz po prostu będzie bardzo dużo jakichś takich Komunikatów, które będą mniej klarowne gdzieś ludzie będą próbowali jak ten faktyczny konflikt wystygnie, może Rosja będzie próbowała, może jakieś różne grupy interesu, które są z Rosją powiązane na świecie, po prostu wpływać na wsteczny odbiór tej wojny, to znaczy na to co się, co się wydarzyło w czasie tej wojny i że o tym będzie ten długi konflikt yy, informacyjny. No, ta wizja twoja tych deepfaków, które z deep walczą i wytwarzają się kolejne warstwy tych symulacji, to jest niczym z Filipa Dika wizja. Powiedziałbym, albo jakiejś powieści. Tak. Albo pod albo tak. No właśnie, to, to rzeczywiście rzekłbym, w stronę zmierzamy specyficzną, jakkolwiek zaczęła się ta rozmowa nasza od tego, że przywołałaś spodziewane regulacje i raczej wyraziłaś sceptycyzm co do właśnie sytuacji, w której miałoby się to tak całkowicie wymknąć spod kontroli. Czyli raczej jednak jesteś umiarkowaną optymistką, jeśli chodzi o to pomieszanie pomiędzy rzeczywistym a nierzeczywistym, z którym przecież mamy głęboko do czynienia cały czas, już teraz. To znaczy, wydaje mi się, że, że, że ta wojna, to chyba Harari powiedział, że to jest wojna, która się właśnie rozgrywa sekundę do sekundy na oczach wszystkich, za pomocą milionów ekranów, za pomocą... Milionów wiadomości tekstowych i tweetów, i tak dalej, że to jest, że ta wojna ma taką swoją specyfikę, i rzeczywiście, biorąc pod uwagę tego, jakie są możliwości in, in, informacyjne, no to ten Zełański z tą swoją, ze swoim stanowiskiem przebił się, trzeba powiedzieć, bardzo mocno. Trochę tak, jakby miał w pewnym sensie monopol, prawda, na, na informacje. Ja bym tak powiedziała, przynajmniej na Zachodzie. Mnie to bardzo cieszy, to znaczy, że tak jest, bo ja oczywiście absolutnie kibicuję Ukrainie, trzymam z Ukrainą i, i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, że on był w stanie tym imaginarium na tyle zawładnąć, że, że właśnie w jakiś sposób przy wszystkich możliwościach tworzenia najróżniejszych komunikatów on nad tym zapanował, bo zauważ, że właśnie ostatnie lata tego nie pokazywały, to znaczy to, co Ty mówiłeś, czyli i sprawa pandemii, i szczepień, i właśnie wyborów w USA, one właśnie raczej pokazywały, że, że będzie bardzo dużo różnych narracji i chaos pewnego rodzaju informacyjny, który będzie właśnie generował jakieś rozmaite grupy, które będą kontestować, nie wiem, naukę i tak dalej i tak dalej, albo to, co wiemy, to, co się faktycznie wydarzyło, to, co jest faktem i, i to, to w tą stronę zmierzało, a tu się okazuje, że w 20 w tym drugim roku, jednak um, znowu mamy do czynienia z taką sytuacją, jaką byśmy mieli się ta wojna kojarzy trochę ze starego typu wojną, też w wymiarze informacyjnym, bo chociaż na peryferiach cały czas te deepfakey tam hasają, to, to w jej centrum są takie dwie duże narracje, albo jedna przede wszystkim, przynajmniej na Zachodzie, duża narracja, czyli wa walka dobra ze, ze złem, w pewnym sensie, że ta narracja. Yy, króluje, ale tak jak mówię, nie wiem, jaka będzie Wiesz, przyszłość, ale, ale przyszłość wojny. To jest bardzo, bardzo ciekawy wątek, który poruszasz. Ten wątek, właśnie związany z zastanawiającym informacyjnym, PR-owym zwycięstwem, które niewątpliwie Ukraina odniosła, i to właśnie od pierwszych momentów wojny. Ja mam wrażenie, że tutaj właśnie to nawiązanie do Star Wars, które poczyniłaś w pewnym momencie, no, no jest zrobiłam bardzo. Nie to dla ciebie. <laughs> dziękuję, dziękuję. Ale ty też przecież jesteś ja wielką, tak, ja wielką też, tak. Mniej Star Warsów. Mniejszą niż Dune, ale, ale, ale też bardzo dużą fanką, tak. No, ja też jestem wielkim fanem Dune, ale nie aż takim jak Star Warsów, więc tu się równoważymy, jeśli, jeśli chodzi o to. W każdym razie y, zwróć uwagę, że rzeczywiście tutaj y, ten archetyp. Y, Walki z wielkim, mrocznym, potężnym przeciwnikiem, walki prowadzonej przez kogoś, kto jest słabszy, ale no. niezwykle szlachetny. Pracuje i on pracuje oczywiście w przypadku Zełańskiego, który jest tak. takim trochę lukiem Skywalkerem, tak. bez Mała, który z Lordem Wejderem tak, tak. mm -hmm. i z Imperium Rocznym toczy, toczy walkę. Przy czym rzeczywiście tak jest. Tutaj faktycznie mamy do czynienia z dość jasnym mm -hmm. podziałem, który, który wielkich wątpliwości nie nastręcza: kto tu jest dobry, a kto jest zły. Ale w przypadku akurat pandemii. No cóż, też taka narracja niezwykle mocno się popularyzowała, że oto te wielkie, mroczne, straszne koncerny tak. chcą nas zachipować, dopaść, a my z nimi walczymy. No i tutaj pokaza, no, no widać jakoś mocno jak bardzo ta nasza wyobraźnia pracuje na tych archetypowych, mitologicznych, wątkach, Przy czym w jednym przypadku akurat się to koreluje ze stanem faktycznym, a w drugim przypadku, w przypadku pandemii, nas zwodzi i wywodzi w pole. No wiesz, ale w przypadku pandemii to ja przynajmniej w swoim, nawet najbliższym otoczeniu, spotykałam się z różnymi postawami. To znaczy, ja znałam osoby, które były mocno podejrzliwe, znam osoby, które były podejrzliwe w stosunku do szczepionek, ale znam też osoby, które, no prawda, przypinały sobie na swoim zdjęciu profilowym na Facebooku zdjęcie tam Get vaccinated, że tam. Szczepionka, życie, więc to też była czasami ta dobra strona mocy. Tutaj w przypadku tej wojny ewidentnie do tego nie dochodzi. To znaczy, chyba, że w samej Rosji może pielęgnowany jest taki, taki, jakiś taki obraz sytuacji, w którym no, rzeczywiście zbawcą jest ten Władimir Putin, ale ja nie wiem, z jakim to się spotyka. Odbiorem, tam mówiąc szczerze, no, no ewidentnie ten archetyp tutaj działa tylko w jedną stronę dobrze i nie jest, nie jest na tyle jakby rozbudowanym archetypem, żeby różne grupy interesu mogły w niego wkładać swoje, że tak powiem, patrzenie na ten profil, na to, na, na, na to co się dzieje, na, na sytuację i swoje poglądy, czy też opinie tam wkładały i potem budowały bohatera z tego, z kogo chcą zbudować bohatera, a, a, a złoczyńce z tego, z kogo chcą zbudować złoczyńce. Tutaj ewidentnie tego nie ma. Natomiast, tak jak ci mówię, jakby ja, mam, ja mam takie właśnie pewną niepewność, tak, jakieś takie może zmartwienie, które dotyczy przyszłości. To znaczy, mamy taką sytuację, jaka jest dzisiaj. Natomiast gdzieś tam ostatnio słuchałam takiego podcastu chyba New York Timesa, gdzie mowa była o tym, że no, jeśli ten konflikt fizyczny wygaśnie, nawet na jakiś czas, bo być może on się będzie tlił i wracał, tak jak ty powiedziałeś, też spotykam się z takimi poglądami ale że powiedzmy kiedy zapomnimy o tej najsilniejszej takiej najbardziej apelującej w naszych emocji warstwie tego konfliktu czyli tych ofiarach na przykład w Mariupolu prawda bombardowań cywilów i tak dalej kiedy to się zatrze w pamięci to że ta deepfake'owa wojna wojna informacyjna po prostu wzbudzi się na nowo prawda? że wtedy Rosja podejmie na przykład Taką aktywność, żeby tą wojnę w jakiś sposób fałszować i znowu wykorzysta te technologie, które ma do dyspozycji, albo jakieś, nie wiem, francuskie grupy związane z Frontem Narodowym, albo ktokolwiek inny, prawda, komu nie podoba się na przykład przyjazd e, uchodźców z Ukrainy do, do jego kraju. Więc ja e, powiedziałabym, że dzisiaj jesteśmy w takim wyjątkowym momencie, właśnie takim telewizyjnym w jakiś sposób, ale to nie znaczy, że moment internetowy. I moment takiego chaosu informacyjnego nie powróci. Możemy mieć regulacje, ja, ja życzę sobie, żeby one były, natomiast no wiadomo, że żadną regulacją nie da się wszystkiego zupełnie, e, wszystkiego zupełnie gdzieś tam, nie wiem, wyregulować, wszystkiego sprawdzić. I wydaje mi się, że tu jest jakaś też ważna kwestia, no bo zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Rzeczywiście te deepfakes, to była taka sprawa, która się w tej regulacji pojawia. Zostały one pokazane ta regulacja się nazywa The AI Act, czyli akt dotyczący sztucznej inteligencji. One tam zostały pokazane jako coś bardzo niepokojącego, co powinno w zasadzie polega, podlegać zbanowaniu, co powinno zostać zakazane. Ja nie wiem, czy było takie silne przekonanie wśród regulatorów, że to jest taki bardzo ważny zapis tego aktu, natomiast wydaje się, że teraz no, on zyskał moc, więc ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że takie jawne akty dezinformacji, jak na przykład deepfake zełońskiego, zostaną zbanowane. No ale pamiętajmy, że jest jeszcze cała ta przedziwna, jakaś taka szara strefa dezinformacji, właśnie jakiś tam farm troli i kont botowych najróżniejszych, które mogą być troszeczkę trudniejsze do ujęcia i uchwycenia. I tutaj pojawia się, Pytanie, czy, czy w ślad za regulacją właśnie pójdą tak, takie technologie, które będą w jakiś sposób, nie wiem, dopięte do dzisiejszego krajobrazu mediów społecznościowych, które będą nas ostrzegać, że coś może być deepfakiem, albo że jest niezweryfikowaną informacją z wątpliwego źródła, takie fact-checkingowe, i czy my będziemy z tych narzędzi korzystać, prawda? Czyli innymi słowy, czy ta regulacja, która zakładam, że wejdzie w życie raczej niż nie wejdzie, czy ona będzie w jakiś sposób enforced, czy ona będzie implementowana i i, I to może, moim zdaniem, mieć duży, bardzo wpływ na to, jak będą kolejne lata po tym konflikcie albo trwania tego konfliktu po prostu informacyjnie wyglądać. No, ja się jeszcze zastanawiam nad tym, jak w krajach typu Korea Północna albo właśnie Rosja, Federacja Rosyjska, przy założeniu. Już realizowanym przecież, że te kraje będą się izolowały od globalnej sieci i będą wytwarzały jakieś formy takiego wewnętrznego, wirtualnego e, obiegu. E, jak te technologie mogą być stosowane po prostu na potrzeby wewnętrznej propagandy? Już teraz w zasadzie społeczeństwo rosyjskie żyje. W przekonaniu, że na Ukrainie dzieje się coś zupełnie innego. Oglądałem niedawno taki mm -hmm. program na CNN, gdzie gościł pewien restaurator i youtuber kijowski, Misza Katsurin, który wcześniej bardzo popularny post na Instagramie napisał o swojej rozmowie z ojcem, który mieszka w Rosji. No i opowiadał tę historię, że mianowicie. Ojciec długo do niego nie dzwonił po tym, jak inwazja się rozpoczęła, co Miszek Katsurina zdziwiło, no bo ostatecznie wojna, bomby, czołgi, a tutaj ojciec się nie interesuje. No więc sam do niego zadzwonił, zaczął mu o tym wszystkim opowiadać, a ojciec mówi: Nie, no, co ty w ogóle, wszystko przecież jest zupełnie inaczej. Co ty opowiadasz? Kłamiesz. No. Nie ma żadnej wojny, jest pokojowa operacja, i mnóstwo ludzi w Rosji właśnie w ten sposób myśli. I sądzę, że jednak technologia. Tak zaawansowana, już zapewne teraz stosowana, te wszystkie środki przecież, które są do dyspozycji, to nie musi być nawet jakiś super nowoczesny deepfake, ale te środki przecież są stosowane już teraz dezinfo do dezinformowania, do wytwarzania różnych symulacji. No, one mogą rzeczywiście sprawić, że w dobrze strzeżonym, totalitarnym kraju ludzie będą. Mieć przekonanie, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Jak, jak ta babcia z piosenki młynarskiego z lat 80., dla której się drukuje osobną gazetę, żeby babci nie denerwować, bo babcia, jak się zatknie z informacjami ze świata dookoła, to może, może apopleksji dostać. Wiesz co, no ja coraz częściej słyszę jakieś takie odniesienia do nowej żelaznej kurtyny. Nie uważam, żeby one były bezpodstawne. To znaczy, wydaje mi się, że rzeczywiście Rosja postanowiła budować kompletnie odizolowaną od Zachodu przestrzeń informacyjną. To w jakimś sensie robiły wcześniej Chiny, prawda? Chiny nie chciały korzystać z mediów społecznościowych, które są popularne na Zachodzie, kontrolowały obieg informacji u siebie, chociaż no nigdy w tak, w tak drastyczny sposób, jak, jak teraz to robi w czasie tej wojny Rosja. No ale powiedzmy, że gdzieś tam. Jakieś wzorce tego, że można budować własne media społecznościowe, polegać na własnym obiegu informacji, zaczęły, zaczęły wytwarzać. Powiedział, że zbudują taki trochę kontrinternet, prawda, do tego internetu, który, który jakby miał być wspólny dla wszystkich. No i wydaje się, że no, Rosja może próbować iść tym, tym tropem. No, Pójść jeszcze dalej. No, w porównaniu z chińską gospodarką potencjał Rosji chyba jest znacznie mniejszy ekonomiczny. Nie wiem, czy Rosję stać na to, żeby budować własną, ogromną infrastrukturę, czy będzie chciała korzystać z chińskiej infrastruktury, no ale jeśli tak, no to, to tam też się pojawią pewnie większy pluralizm narracyjny. No, ja sobie wyobrażam, że skoro Rosja zdecydowała się zbanować zupełnie media społecznościowe, takie jak Twitter czy Facebook, to będzie musiała zaproponować już niedługo swoim obywatelom, zwłaszcza młodszym i obywatelkom jakieś chyba ekwiwalenty dla tych technologii, no chyba, że to tylko TikTok już zostanie i nic więcej, no bo TikTok jest, jest, jest chiński. I dla mnie to jest bardzo ciekawe, znaczy jak oni, jaka jest, jaki jest pomysł na budowanie przestrzeni informacyjnej w Rosji, czy to jest tak, że jest ten jeden przekaz, który pewnie dociera, z drugiej strony można sobie wyobrazić, że trochę się kruszy, bo była mowa o krótkiej operacji, a już jest miesiąc tej, tej wojny i końca nie widać za bardzo I, i gdzieś tam rozumiem, że morale też żołnierzy jest, jest mniejsze niż, niż Putin zakładał, czy się spodziewał, więc e, dla mnie jest dosyć interesujące, po, co po tym, że się wszystkich wyrzuciło i że się robi jednolity przekaz telewizyjny oraz no, że prezydent występuje, to kuriozalne, w klatce, prawda, takiej na, na nie wiem czy to widziałeś, to wystąpienie Putina Widziałem, w koncercie tak. w klatce. To są no wszystko tak. jakieś kuriozalne zupełnie sytuacje, znaczy to jest jakieś takie, gdyby to nie nie było przerażające, to byłoby to w jakiś sposób nawet śmieszne. To znaczy, to jest groteskowe. jest Jestem jakiś groteskowy wymiar, nie wiem, czy do rosyjskiego społeczeństwa to dociera, no ale tam jest pomysł na to, że odwracamy się od internetu jako koncepcji, mam wrażenie. Koncepcji, która zakłada pluralizm, ale też i chaos informacyjny na rzecz takiego jednolitego, jednokierunkowego przekazu od władzy dla społeczeństwa. No i dla mnie to jest ciekawe, no na ile kiedy te pierwsze wojenne nastroje miną, to jest w ogóle coś, co jest do przyjęcia. Dla współczesnego jednak w jakiś sposób społeczeństwa. znaczy, na ile, dla ile taki pomysł, że rzeczywiście zamykamy drzwi dla wszystkich, mamy własną przestrzeń informacyjną, która ma bardzo jednokierunkowy charakter, nie znosi krytyki i tak dalej, nie ma tam miejsca na, na żadne inne przekazy, na ile to jest na kolejne lata czy też dekady jakiś w ogóle możliwy wybór. Bo, bo dzisiaj nie mam wątpliwości, że mamy do czynienia z nową żelazną kurtyną kurtyną informacyjną w dużej mierze, prawda? Z, Decyzja jest taka Rosji. No i dla mnie pytanie jest takie, czy Rosja zamierza polegać na chińskim ekosystemie technologicznym i, i z nim się połączyć w jakiś sposób? Czy chce inkubować coś własnego, czy w ogóle nic nie chce inkubować, tylko pokazywać Putina w klatce, coraz zresztą starszego? Dla mnie to jest bardzo ciekawe, wiesz, znaczy, na ile można w 2022 roku odtworzyć to, co znamy. Znaczy wrócić do tego, co było, bo chwilowo wydaje się, że właśnie jest powtórka z rozrywki, jest jednokierunkowa komunikacja w Rosji. No ale no, no wszystko podlega jakimś, jakimś zmianom, i, i za kilka miesięcy nastroje będą inne niż są dzisiaj. Sankcje będą pewnie bardziej takie nieprzyjemne, zwłaszcza dla tych zwykłych obywateli. Ja się nie łudzę, że no nie wiem, te Putina czy dla oligarchów nawet ich, to nie jest taka wielka sprawa. Natomiast wydaje mi się, że dla mało zamożnych obywateli te sankcje będą bardzo, bardzo dotkliwe. Więc no pytanie, czy będzie można dalej budować taki jednolity przekaz i front w momencie, kiedy no nie wiem, no wyobrażam sobie, że jest coś takiego jak VPN, a i że nawet w chińskiej przestrzeni informacyjnej pojawia się od czasu do czasu krytyka tej wojny, prawda? I jakieś znaki zapytania więc ja nie mam tutaj pewności, że tutaj można zbudować. Rosja to nie jest Korea Północna, można zbudować taki, taki wielki kraj w oparciu na no, bardzo stary model mediowy. No zwłaszcza, że tam jest całe pokolenie przecież teraz, ludzi, albo i dwa pokolenia ludzi, którzy z internetu bardzo rozlegle korzystają, którzy zarabiają pieniądze, na przykład będąc instagramerami, instagramerkami. Którzy używają tych wszystkich technologii i doskonale wiedzą, co się na świecie dzieje i jakie są korzyści z używania ich, no nagle odebranie im tego i ograniczenie tej sfery wyłącznie do tego pola definiowanego i konfigurowanego całkowicie przez władzę, no może po prostu rzeczywiście się okazać niemożliwe, no chyba że ten reżim będzie jakiś nieprawdopodobnie silny i, i będzie miał taką moc, żeby. Żeby coś takiego zrobić, ale to, to trudne jest do wyobrażenia. No, no ale na jest to na, metę. Pewno, jest to na pewno coś pożądanego przez ten reżim na tym etapie, bo wiesz pamiętam, że przygotowując się do tej no, rozmowy wspominaliśmy niejakiego Dugina, Aleksandra Dugina, tak radcę Putina. Nazwanego nowym raz Putinem, z tego co wiem. No to jest postać no, przerażająca. On się mieni filozofem, moim zdaniem jest po prostu ideologiem i to bardzo radykalnym, bardzo niebezpiecznym ideologiem, nawiązującym w zupełnie niezawoalowany sposób do faszyzmu, do faszyzmu, który się nie udał w Niemczech, ale w Rosji w końcu się może udać i że Rosja to jest podatny grunt, budującym tę te, te koncepcję tej nowej Eurazji, i mówiącym o tym, że aż do Dublina będzie się władza, od w Władywostoku do Dublina będzie się władza Rosji rozciągać i że ethnic Russians, czyli etniczni Rosjanie powinni panować w całej Europie. Prawda? No on takie rzeczy pisał od lat 90. i on jest doradcą Putina i jest to jeden z największych wrogów internetu. On, ja sobie to sprawdzałam kilkakrotnie, Pisał takie eseje i ty rady zresztą do sieci, żeby było śmieszniej i bardziej kuriozalnie, takie eseje i ty rady. No, z których wynikało, że internet według niego jest największym złem, jest właśnie takim wymysłem koszmarnych, liberalnych elit, zwłaszcza amerykańskich, których on nienawidzi najbardziej, bo on chce przejąć Europę po to, żeby zaatakować Stany i żeby ostatecznie je dominować. Um, I gdzieś tam on wielokrotnie już nawoływał do wyłączenia internetu jako takiego. To znaczy, ja myślę, że on by się bardzo cieszył, nawet gdyby tych tiktokerów pozbawić możliwości nawet chwalenia Putina w sieci, bo dla niego sam fakt istnienia sieci jest fundamentalnym zagrożeniem. No, ten człowiek ma bardzo duży wpływ na, na dzisiejszą władzę w Rosji i on by chciał internetu się po prostu jako takiego pozbyć, bo to jest zawsze chociażby minimalne zagrożenie pluralizmu, a pluralizmu wszelkiego czy, nie wiem, kontestowania poglądów władzy on po prostu nienawidzi. No, jako tradycjonalista integralny przynajmniej, do, do takiej tradycji czy do tego nurtu myślowego skądinąd dość specyficznego i dzisiaj popularnego wśród altprawicy amerykańskiej także Dugin się odwołuje no, jak na przedstawiciela tradycjonalizmu integralnego przystało on w ogóle uważa, że cała nowoczesność i to co przyniósł ze sobą rozwój technologiczny cywilizacyjny to jest po prostu upadek no i to jest dekadencja totalna no, no tak, to, że Internet wydaje mi się, że oczywiście ma swoje miejsce. Chyba jakaś różnica między nim a, a, a Amerykaniami to jest może jakaś taka po pierwsze, trzeźwo, trzeźwość sądu, o tak bym to określiła. To znaczy mm. Amerykanie wydaje się, że mogą na coś narzekać, ale są pogodzeni z tym, że to istnieje i nie znaczy, że będą się na to koniecznie zasadzać, chociaż z drugiej strony, atak na Kapitolu może pokazuje co innego, pokazuje rzeczy, które były wcześniej niewyobrażalne. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że, że nawet bardzo prawicowe, konserwatywne kręgi amerykańskie, ja w tym kraju dużo jestem, spędzam tu prawie pół roku, w każdym ostatnim... Właśnie teraz takiego, skąd teraz idą, też w nim jesteś, jestem, prawda? Jak tam się, Spotykam z najróżniejszymi opiniami i wydaje mi się, że tutaj takiego pomysłu, że można teraz pójść do prezydenta, jeśli będzie nam sprzyjać i wyłączyć internet, by nie było. Że to byłby pomysł po prostu z kosmosu jednak mimo wszystko, a, a w Rosji mam wrażenie, że to jest wyobrażalne. Znaczy akurat w Rosji wyłączenie internetu jako takiego wydaje mi się wyobrażalne. Znaczy powrót do takiego Arpanetu, czyli że internet jest tylko dla wojska i dla, dla rządu, a cała reszta nie ma do niego dostępu. No, skoro się może pogodzić z tym, że nie ma bardzo wielu produktów, które były w latach 90. czy od lat 90. dostępne, skoro wracamy do lat 80. czy 70., no to w tym wymiarze też może wróćmy. No i Dugin będzie bardzo zadowolony, będzie mógł pisać książki na temat tego, że faszyzm jest wspaniały i dobry dla Rosji, i inni będą czytać w szkole to. Wiem, że twój czas jest dzisiaj ograniczony. Moglibyśmy tę rozmowę prowadzić i prowadzić. To zresztą, mam nadzieję, nie ostatnie nasze spotkanie w skądinąd. Bardzo ci serdecznie dziękuję za tę diagnozę Zawsze nowych technologii mi wojny. Możemy kiedyś o tych wiesz, peryferiach filozofii i ideologii porozmawiać niewątpliwie. Koniecznie. To jest temat, który następnym razem poruszymy. Raz jeszcze dziękuję za to spotkanie. Profesora Aleksandra Przegalińska była Państwa gościem. No, i zapraszam też oczywiście do kolejnych Odsłon Skądinąd. Do usłyszenia.